Witam was, tu Bezi8001, a to jest długo oczekiwany kolejny odcinek Wiedźmina 2 Zabójcy Królu. Zbierałem 500 orenów. Nareszcie. I widzę różnicę małą patchu 1.3, który wyszedł, że nie mam tych pasków u góry i na dole i nie wiem, czy będę mógł robić jakoś dalej 16:9, więc może być 4:3 albo mniejszy ekran. Dobra. To w końcu idziemy jej zapłacić. Proszę, proszę, Wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Muszę się dostać do obozu, niezauważony. To będzie kosztowało więcej niż zwykłe chędożenie. Tym razem zapłacę. Tyle, ile trzeba. Aha, tyle wystarczy. Mamy tu podziemne przejście, na plażę, wewnątrz obozu. Dzięki. Nie używamy go, bo tam coś żyje. Coś groźnego i złego. Dam sobie radę. Wejście jest w namiocie. Chwała Bogu. Podniesiono klucz do starej wieży? Ta stara wieża to chyba jest to. Dostaliśmy do niej klucz. Ja chcę sprawdzić, co to jest. Potrzebujesz klucza. No co? No... Nie miało być tyle loadingu. Chyba jednak nie. Przesuwa. Okej, okay. Lepiej se save'na. Bo nie wiadomo, co tam miłość, może być. Nie wojna! Okej. Okay. Trochę się boję. Chyba tu nic nie ma. Nie da szkodzi być przygotowanym. Potrzebujesz klucz. Co? To ten. Drzwi otwarte kluczem. O. Ja sobie jednak chyba wbiję jaskółkę. Tak. No wiecie. Żebym miał coś wypite. Skłeczka. Wypij. Jakiś olej sobie nałożę. Nie powinno być gites. Dobra, wyjdź. Otwieramy swój plecaczek. W rupiecie, o. Gdzie są te... Kań to jest. Trucizna, no to na truciznę. Dobra. Co, ślepy zały. Ej, no. O. Co jest? Nic tu nie ma. Mam mapę. Sprawdźmy. Czy to coś jest? Gdzie coś jest, tak? Nie, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tam. Tu coś jest. Gdzie? Jak tu są drzwi? Widzicie coś tutaj? A może by tak ardem to? Dobra, nic się nie dzieje. Ale tu gdzieś są drzwi, co? Takie duże, ha? A tutaj, no to... Tak, bardzo ładnie pokazane zejście.
wręcz idealnie. Co tam jest? Golem! Nie, jakiś kaczer. To chyba było w tech. Ała. Ała. W tych podziemiach, w tych, tam gdzie w tym labiryncie wielkim, no. Mózg kaczer, wezmę sobie. Dobra, kolejny labirynt. Co, kto tam buczy? Syczy i inne rzeczy? Pożerać zwłok, tak? Zgnilec. O. O. Pięknie. Ucieczka. Ale... O! Udało mi się od razu pójść właściwą drogą. Bardzo niespotykany... moje niespotykane zachowanie. Żeby od razu pójść dobrą drogą. Opla. Kolejny pożerać zwłok. Au. O, otruł mnie. Bum. Dobra, podchodzę. Teraz trzeba by pójść tędy. Więcej was nie było. I bum, obok niego. To szybki styl, pan. Masz coś do mnie? Masz coś? X, a ja zero. Nie wybuch. To co? Jest chyba golem. Ale do golema nie idziemy. Idziemy tam, gdzie nam każe quest. Tego przydałoby się safe. Dobra. A teraz tu jest wyjście. Nie wiem. Jestem na plaży. Nie, raczej nie. Chyba w tę stronę. Przedostam się do obozu Nilfgaardczyków. Ładowanie. Tak w ogóle trzeba zejrzeć na mapę. Tu. To trzeba mi od razu powiedzieć. Ups. Edgar Nordling. Gdzie ty się niby wybierasz? Do ambasadora. Z całym tym żelastwem na plecach? Nie szukam kłopotów. Szilard Fitz Esterlen czeka. Metnary Ravne Vart Hetmer. Geralt? Miałem nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się przez obóz. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Ester Garemnit. Pamiętam, jak mówiłeś Foltestowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory. Foltest nie żyje. Niektórzy wciąż wierzą, że to moja wina. Muszę dopaść prawdziwego zabójcę. Rozumiem. Możesz być bezduszną maszyną do zabijania, ale sława mordercy przeszkadza w interesach. Dlaczego tak się mną interesujesz? Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel. I to z samym Jorvetem. To prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi Ensid w wąwozie Hydry? Królowie Północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Urichet. Jorvet był na liście skazańców. No, co teraz? Wspomnienie.
13 września 1269 wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Lichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269 Cintra. Wieś zimna woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270 Przełęcz w górach Armusz. Mantikora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację. Teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270 Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. Koniec wspomnień. Chyba. I se Geralt dalej siedzi przy ognisku. Wróćmy do teraźniejszości. Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz? Znakomicie. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lochmuin. Rada i kapituła czekają, a Triss Merigold jak zwykle pojawia się w ostatniej chwili. O czym ty mówisz? Figurka. Musi mieć ją przy sobie. Co to ma znaczyć? Chciałem ci kogoś przedstawić. Oto Van Hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Triss zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. Zanim zginiesz, Wiedźminie, możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tej figurki? Chyba ją znaleźliśmy, nie? Znalazłem ją przy zwłokach mężczyzny. I dokończyłeś jego zadanie. Ku chwale cesarza. Triss pomoże nam odszukać i osądzić zdrajczynię cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś Tarwika, czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale niestety nie mam wyboru. Van Hemar, gdy już z nim skończycie, złóż Cynthii moje gratulacje. Wyprowadzić w pole Philip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, Wiedźminie. O, stateczek płynie. To dobre miejsce. Gotów jesteś, Geralcie z Rivii? Chędosz się, Nilfgaardczyku. Twoje słowa nie znaczą już nic.